Przez cały ten okres świąteczny protestowali także polscy przewoźnicy. Na przejściach granicznych nie zawiesili jakby tej blokady właśnie nawet na ten okres świąteczny. My mamy teraz połączenie z panem Jackiem Sokołem, z jednym z takich przewoźników. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry pani. Proszę powiedzieć jeszcze raz słuchaczom Radia Wnet, tylko musi pan wyciszyć radio, bo słyszymy się podwójnie, albo wyłączyć głośnik u siebie w telefonie. Teraz słyszymy się lepiej. Proszę powiedzieć, o co tak naprawdę walczą polscy przewoźnicy, dlaczego protestujecie państwo na granicy? Proszę państwa, my protestujemy o równy dostęp do rynku, o to, żeby były przywrócone zezwolenia na przejazdy dla firm ukraińskich i polskich we wzajemnych wymianach transportowych. Jest to bardzo ważne. Musi być zachowana równowaga, żeby oba kraje mogły wykonywać w ten sam sposób, w tej samej ilości przewozy wobec siebie i przewozy tranzytowe. Nie może być sytuacji takiej, ja rozumiem i my jako przewoźnicy rozumiemy, że jest wojna, że musimy pomagać, ale dlaczego ze strony ukraińskiej jadą auta puste, wjeżdżające do Polski? My wielu rzeczy nie rozumiemy. Nie rozumiemy takiej tak daleko idącej liberalizacji przepisów odnośnie zniesienia zezwoleń. Domagamy się przywrócenia tych zezwoleń. Domagamy się również na niektórych przejściach, żeby auta unijne uczestniczyły w tak zwanej żywej kolejce wyjeżdżającej z terytorium Ukrainy do Polski, a tym samym do Europy. A proszę powiedzieć, jak duże są te protesty, jak długie są obecnie kolejki na tym przejściu? Ile ciężarówek, ilu przewoźników protestuje? Proszę pani, ciężko jest powiedzieć, jak długie są kolejki, ponieważ no nie my to sprawdzamy, nie my to oceniamy, to oceniają służby odpowiednie, zajmujące się tymi sprawami. My jesteśmy na granicach, my po prostu protestujemy, tak? A o co pani chciała zapytać? Tak, chciałam tylko orientacyjnie, bo to może być 30 kilometrów, może być 60 kilometrów kolejki. Jeżeli nie macie państwo takich danych, to my to proszę sprawdzimy pani, i przekażemy. Dokładnie, nie chcę pani opowiadać, bo to na każdym przejściu jest różnie, to też się zmienia cały czas. Nie chcę opowiadać, czy to jest 20, czy 35, czy 10. Mamy już taką informację, że w Chrebennem na przykład na wjazd do Polski oczekuje według danych policji 800 ciężarówek. Ta kolejka ma 60 kilometrów. Jak rozumiem, państwo domagacie się do tego wprowadzenia zakazu rejestrowania w Polsce firm transportowych. Z zagranicznym kapitałem rozwiązania problemów też z ukraińskim systemem kolejki elektronicznej. Te protesty już trwają dosyć długo. Jak wyglądają państwa rozmowy z rządem i czego obecnie oczekujecie? Jakie kroki powinny zostać szybko podjęte, aby rozwiązać wasze problemy? Proszę pani, my mieliśmy spotkanie półtora tygodnia temu ze stroną ukraińską, z przewoźnikami i ze Stowarzyszeniem Pracodawców Ukraińskich, ponieważ to również ten protest nas oddziaływuje na firmy produkcyjne, gdzie też ten sektor chce jak najszybciej się porozumieć. Pewne rzeczy zostały uzgodnione, ustalone. My ze swojej strony jako polscy przewoźnicy dostosowaliśmy się do wszystkich ustaleń, jednak strona ukraińska nie dotrzymała warunków ustalonych wtedy na spotkaniu w Warszawie. Dlatego nie zeszliśmy z granic, protest ciągle trwa, zostaliśmy też na święta, a wszystko było uzgodnione tak, że my zwiększamy przepustowość do 10 aut, a od środy tej przedświątecznej zawieszamy protest. I rozumiem, i tutaj, że... już, że tak powiem, oczekujemy wsparcia i pomocy ze strony naszej rządowej od naszego ministra, który to on, jeżeli mamy nadzieję, podpisze jakiekolwiek porozumienia ze stroną ukraińską. Strona ukraińska będzie zobowiązana do przestrzegania tych ustaleń, a my ze swojej strony na pewno tych wszystkich ustaleń, które będą dotyczyły Polaków, polskich przewoźników, będą dotrzymane.
powiedział pan Jacek Sokół, przewoźnik. To jeszcze tylko dopytam, rozumiem, że taka determinacja wśród przewodników, aby zostać także w okresie przejściowym, noworocznym, jeżeli nie dojdzie do pewnego przełomu, jeżeli nie uda się uzyskać państwu no, te spełnienia tych podstawowych wymogów, a nasz rząd, nawet chyba na antenie Radia Wnet kiedyś pan wspominał, że gdyby polskie władze wykazywały się podobną determinacją jak ukraińskie, to nasze sprawy już dawno byłyby rozwiązane. To jest jeden z cytatów, kiedy pan występował, to rozumiem, że jest taka determinacja, aby nadal protestować. Tak, zgadza się, proszę pani, tylko to tamta wypowiedź odnosiła się rządu, który już ustąpił. Ten rząd, który teraz przyszedł i nowy minister naprawdę interesuje się, naprawdę chce rozwiązać. Jesteśmy w stałym kontakcie, my jako przewoźnicy protestujący na granicach. Minister się z nami kontaktuje faktycznie każdego dnia, pytał pewne rozwiązania. Wiadomo, nie jest to możliwe w ciągu jednej sekundy domówienie się ze wszystkim ze stroną ukraińską, ale widzimy tutaj całkowicie inne podejście, całkowicie inne zainteresowanie i tak zwane wsparcie i trzymanie naszej strony i zrozumienie problemów, które dotyczą nas, przewoźników tak dużej branży transportowej. To w takim razie na pewno będziemy też się z państwem kontaktować i relacjonować słuchaczom Radia Wnet, jak wyglądają postępy w tej sprawie. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Gościem Poranka Wnet pan Jacek Sokół, przewoźnik. Dziękuję za rozmowę i życzę spokojnego dnia. Dziękuję ślicznie również państwu. Dziękuję, do widzenia.